Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Radość zwiastowana przez anioła nie jest tylko wspomnieniem z przeszłości. Jest radością dnia dzisiejszego, wiecznego Bożego zbawienia, które obejmuje wszystkie czasy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nowonarodzone dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa, zawierzone ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest dla nas wszystkim. Zbawiciel narodził się w nocy, w ciemności, w ciszy i ubóstwie betlejemskiej groty. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Takie jest orędzie Betlejem, dzisiaj i na zawsze. To jest wspaniały dar, jaki Książę Pokoju przyniósł światu 2000 lat temu.